No hej, hej, zapraszam Was dzisiaj na taki mały obchód. Zacznę od malin. Także jak to wygląda. Maliny są regularnie zjadane. Ostatnio zrobiłam fajny deserek z tych malin. Jak nie zapomnę, to tutaj Wam z boku ekranu wstawię albo krótki filmik, albo zdjęcie, jak to wyglądało, po prostu z galaretką i zbitą śmietaną maliny. Także tak. Jest jeszcze dosyć sporo. Także nie widać za bardzo, wiecie, czerwonych, bo było ostatnio zerwane. Ale dożywają, teraz ładnie się zrobiła pogoda. Tutaj jakiś taki kwiatek. Czmiele sobie tu pracują. Jeszcze jest rabarbar, który można wykorzystać. O. Także jest sporo, sporo jeszcze zielonych. Tutaj widać. Dobra, lecimy, lecimy dalej. I co mamy ciekawego? Tutaj sobie rośnie posadzony krzak tego chyba białego bzu. Róża się pięknie tutaj rozrosła. Jak widzicie, ma tutaj właśnie mąż zrobił takie ten dla niej. Ja ją trochę tutaj do środka powpuszczałam, jej się coś nie użarło. I ona tutaj będzie fajnie rosła. Ja jej w tym roku obcinać nie będę. Tutaj jeszcze może Wam pokażę. Nie wiem, czy będę robić w tym roku. Już widzę, że tutaj za płotem jest dojrzały czarny bez. Musiałabym gdzieś się wybrać. Tam, gdzie są jakieś nieużytki, sobie urwać. Ale mam deficyt słoikowo-butelkowy. Także nie wiem, jeżeli może będzie ciepło, to może jeszcze zrobię, bo z sokowniku nie robiłam soku z czarnego bzu, a jest to dobry na przeziębienie i różne takie rzeczy. Dobra, chodźcie dalej. Co Wam pokażę? Winogron, winorość. Ona się już pięknie rozrosła. Ja jej w sumie ostatnio nie pokazywałam. Chyba dwa czy trzy krzaczki tu były posadzone. Także zobaczcie, też ma właśnie zrobioną tutaj konstrukcję. Została przywiązana. I ładnie tutaj widzę. Mam nadzieję, że jeżeli przetrwa zimę, to będzie własny winogron. Jakoś tak ciężko było z przyjęciem się tego winogronu. Także ładnie tutaj sobie widzicie rośnie na tej konstrukcji. I tutaj widać po pomidorach już nie ma śladu. Zostało wszystko wyrwane. Tutaj dzisiaj wyrwałam cukinię. Tam mam całą taczkę. Będę wracać, to Wam pokażę na nasiona i w ogóle na ziarna. Słoneczniki, niektóre już liście im tak pousychały, to ja ich tutaj poobrywałam, ale już większość tych słoneczników będzie do zerwania. Tutaj już widzicie, jakieś tam już pojedyncze sztuki zostały ścięte. Ja sobie tutaj potem siekierką obcinam, żeby było widać jeszcze, jak wystaje ten właśnie korzeń, bo potem łopatą to trzeba wykopać. Tutaj z tej cukinii pasiastej chyba zebry. Tutaj wszystko na razie, tak wiecie, te chwasty powyrywałam. One tak leżą, one wyschną. Ja je potem zgrabię i wywiozę. I co tutaj dalej? Bakłażany jeszcze jest. Kilka sztuk, chyba trzy. Tutaj i tam coś jeszcze się wytworzyło na krzaku. Także w najbliższych dniach planuję może jakieś placki zrobić, może coś. Czekajcie, bo mnie komar gryzie. Ten podwójny, także już przyjdzie na nie czas.
No, nie wzięłam sobie żadnej bluzy i zaczynają mnie tu komary gryźć. Także mam nadzieję, że dam wam radę nagrać. Tutaj się sio komary też zawiązał ładny bakłażanik. Powiem wam, posmakowały mi bakłażany. Może wam tutaj paprykę pokażę. Papryka, tutaj poobrywałam te pędy, które są niepotrzebne. Ta chyba jest właśnie z tego, co widzę. A ta już o, gnije. Już gnije. O. Z tej to na pewno nic nie będzie. O, ta się tutaj położyła. O, o. Tu. O, jak gnije, widzicie? Już będzie trzeba ściąć taką, jaka jest, do czegoś wykorzystać. O. To jest tutaj właśnie ta moja brązowa papryka. Ładnie się pozawiązywała, ale czy one mają szansę dojrzeć, to nie wiem. Tutaj coś z ostrych papryk. Patrzcie, jak mnie komar się czepił i gryzie. Już też są niektóre do zerwania. Noce już takie zimne były. Także tak, widzicie. Chwaściska leżą, wszystko wyschnie, wszystko wygrabi się i będzie fajnie posprzątane. O. Tutaj jeszcze tym późniejszym, to im jeszcze troszkę brak. O, ja wam pokażę. Widzicie? Tutaj też jeszcze nic nie robione. Będę się po niedzieli brać za sadzenie truskawek i będę to pielić. Nie chciałam pielić, bo chcę uzyskać sadzonki. Także jest trochę pracy. Także ta część to mąż wykosi, bo to do likwidacji, wiadomo. Także tylko kosimy. A tutaj z tej części będę pozyskiwała właśnie te moje sadzonki. Dlatego tego nie ruszałam, żeby po prostu te sadzonki były. A tu zobaczcie, ile się słonecznika samosiejki nasiało. Tutaj już widzicie puste miejsce po marchewce, także tutaj jeszcze pójdzie marchewka na suszenie. Tutaj pójdzie jeden rządek, a tutaj na razie tej nie będę ruszała rządka, tylko za tym rządkiem pójdzie kolejny rządek, posadzę tych truskawek. Buraczki jeszcze na razie będą stać, także one fajne mi tutaj wąsy popuszczały i zechcę sobie posadzić, dlatego ich tutaj wcale nie pieliłam, żeby nie pouszkadzać tych sadzonek. Wszystko ma swój czas i wszystko będzie, jak ja to mówię, zrobione. Marchewkę miałam piękną, zresztą tam chyba pokazywałam marchewki. Tutaj o, już też pole po pomidorach posprzątane. Ja sobie tutaj takie obierki wysypuję. To potem wszystko w zimie przegnije i będzie fajny kompost sprzątania po tych po chomikach. Tam jeszcze, już tak w sumie przejdziemy, leżą patyki, które muszę sprzątnąć. Nie było pogody do tej pory, także muszę je sprzątnąć. Tutaj jeszcze jest pół rządka, no rządek w sumie zostało, pół rządka tutaj selera, no już pusto, pół rządka selera i tutaj też jeszcze pół rządka, taka czwarta część rządka selera, bo brałam na suszenie. I jest tak, jest dynia tutaj, która tutaj aż przywędrowała. Ja ją pokazywałam przecież jakiś czas temu. Ptaki się mają czym pożywiać. Pożywiają się słonecznikiem. Ja już w poniedzieli wybiorę się po prostu z nożem i będę ścinała te egzemplarze, które już są dojrzałe i do suszenia je brała. Zobaczcie, już jak liście im zsechną, a on jest tak wysoki, że naprawdę o, nie wiem ile on ma, ale jest bardzo dwa razy mojego wzrostu. Czyli tak, widzicie, tu już też pousuwane, tu były właśnie ten. Się troszkę robiłam, wyrwałam te chwasty. Wszystko na razie leży.
niewyrzucane pory moje w tym roku. Takie bidulki, ale ja już nie chciałam, bo mam namrożone. No, może są cienkie, ale dosyć są tu wysokie. Kilka sztuk. Dla mnie wystarczy, bo mam zapas jeszcze tych nasalanych. Kto nie widział, to zapraszam. Tam nasalane mam pory w playliście tej, no, przetwory domowe, nie? No i tak sobie tutaj te słoneczniki pomału, pomału do tego dojrzewają. Widzicie, tutaj wszystko już usuwałam, powyrywałam, także na razie te chwasty wyschną. Potem to wszystko grabkami zgrabię i wywiozę. Tutaj jeszcze się wiążą kolejne widzę bakłażany. I tutaj mamy jeszcze drugiego, także fajnie. Jeszcze będzie ciepło, to urosną. Ten tutaj zakwit, ale chyba nie ma za bardzo szans na to, żeby się zawiązał, no ale dajmy mu szansę. Dobra, tutaj taki ogolony słonecznik z liści. Tutaj już jakiś był, burza go złamała i on tak tu leży, widzicie te chwasty. Także nie zawsze jest fajnie, tak wiecie, kolorowo, no pracy jest, wiadomo. Jakoś tak wiecie, już to jest, takiej mocno wagi nie przykładam do tego, bo już sezon się kończy i to, co jeszcze jest do zerwania, to będzie do zerwania. Tutaj jakiś młody Pattison, czy stare te sobie ścięłam i pozyskałam nasiona. Jeszcze jednego zostawiłam w razie czegoś. O, taki właśnie z tych ciemnych. I jednego miałam jasnego, też go dzisiaj tam ścięłam z tymi cukiniami, sobeczkami. Tutaj jeszcze się nowa dynia nawiązała. Zaraz tutaj wam pokażę papryki, ale na razie tu jesteśmy koło tych dyń. I tak, te wszystkie, można powiedzieć, stare cukinie pościnałam i zobaczcie, wypuszczają mi fajne nowe przyrosty, także jeszcze będę sobie mogła jakieś faszerowane albo jakieś placuszki zrobić. Tutaj jest jedna z dyń, ja się już ich nie będę czepiać, bo jak ostatnio chciałam odwrócić, tę dużą odwróciłam, zaraz w sumie wam pokażę, to mi się oberwała i musiałam ją wykorzystać. Jak widzieliście, tam robiłam różne rzeczy z dyni, także nawet wyszło to smaczne. Tutaj mam jeszcze, o, tutaj jeszcze takie te niezerwane są i tutaj ta okrągła, tutaj też z cukinii jest cukinia, już dosyć ładna do zerwania. Kolejna zawiązana dynia. No i ten egzemplarz największy tej dyni i ja go przewróciłam. Zobaczcie, jaki on był płaski. Płaski był okrutnie. Pęd mi się nie oberwał. Ta dynia będzie na pewno na ziarna. Robiłam kubusia, kto nie widział, domowego, taki sok warzywny z jabłkami, z marchewką, normalnie pyszny. Widzicie, jaki? Bardzo im posmakowało. Tutaj mam cukinię również. I zobaczcie, to jeszcze, jak to mówię, czorstwo kwitnie. Nie będę się tu nieładnie wyrażać, bo mi tu zaraz, wiecie, zablokują cokolwiek. I tutaj te pędy z dyni, które tutaj przyjęły miejsce, tu były, jak pamiętacie, pewnie ogórki. Tutaj te chwasty wyrwane leżą z tych właśnie ogórków, że to już sporo wyschło, będzie też do wywiezienia. A tutaj jest rządek, ja muszę przykucnąć, żeby wam pokazać. Już zbierałam, zrobiłam sobie taką zupę fasolową i znowu trzeba będzie zebrać tego mojego Jaśka. Te suchsze właśnie wybierałam, zobaczcie. Ja mu nie dałam patyków, ale on mimo wszystko urósł. Także tutaj ten rządek tego mojego Jasia. Także ja go na pewno zbiorę. Po niedzieli tutaj jeszcze też się zajmę troszkę sprawami takimi, wiecie, na ogrodzie, tym sprzątaniem.
Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Tutaj już chyba było 5 sztuk, widzicie, głąby z kapusty czerwonej. Ja sobie właśnie aktualnie dzisiaj przed chwilą nakroiłam ją do kiszenia. Jeżeli ktoś zainteresowany, jak ja robię kiszoną czerwoną kapustę, to tam na playliście przetworów domowych macie. Macie sałatki z udziałem właśnie cukinii. W tym roku, że tak powiem, weszły rzeczy z dynią, chociaż nie bardzo wiecie, wiedziałam, co z tej dyni robić. Ale o dziwo, ciasta z udziałem dyni są przepyszne. Ten kubuś był przepyszny. Może jeszcze coś się na kanale pojawi. Jakieś wypieki z dynią. Widzicie, że tej dyni troszkę u mnie jest. Także tak to wygląda. Tutaj ta dynia, przy której byliśmy. Przejdźmy do tej może papryki. Ja muszę też tej papryce poobrywać właśnie te pędy, które nie mają zawiązków, żeby po prostu roślina się skupiła na wyżywieniu i dojrzeniu właśnie tych zawiązanych owoców. Także takie jakieś już tutaj takie typu kwiatki, takie zawiązki kwiatów, papryki. Jak mam tutaj tyle zawiązanych owoców, to ja to pousuwam, po prostu poobrywam. Także jeżeli będzie pogoda, to się tym zajmę, żeby niech ich będzie mniej. Ja niech się wykształcą te owoce, które tutaj są. Widzicie, ona jest opalikowana. Ja ją jakiś czas temu pokazywałam. O, tutaj poleciała. Też trzeba jej dać jakiegoś patyka. Widzicie, ale ona ma dużo tych papryk. Miejmy nadzieję, że do końca września będzie ciepło. Początek października, także da radę dojść. Tutaj, o, zobaczcie, moja kubka tych wszystkich pomidorów. Widać sznurki. Też czeka na sprzątnięcie. Także pracy przede mną jest sporo. Także tutaj widzicie, troszkę jest tych krzaków tej papryki, nie? I mam nadzieję, że da radę dojrzeć. O, może sobie zrobię jeszcze leczo z cukinii. Ponoć robią leczo z dyni. Nie wiem. Nie próbowałam. Być może jeszcze wypróbuję. Nie zarzekam się, ani nie obiecuję. I zobaczcie, tutaj mam kolejny egzemplarz dyni. A tam. Coś się tu ukryło, ale to już gnije. O, to już gnije. To już jest do niczego. Ale trzy takie jeszcze dynie, chyba, czy cztery dynie takie mam. Także płakałam, że nie będzie, a dynie tutaj, o, królestwo swoje zaplęgły. Ale myślę, że to już za wiele też więcej owoców nie wytworzą, bo już wykorzystam te, co mam. Bo wiecie, że ja nie lubię, że u mnie się coś marnowało. I to myślę, że to taki, patrzcie, poszły te dynie i poszły sobie w sad. Także tutaj już dalej nie chcę iść, bo w krzaczorach to mnie komary zjedzą, ale jeszcze, o, może wam kwiatka pokażę dyniowego. O, kwiatek dyniowy. I powiem wam, że w tym roku coś orzechy chorują. Zobaczcie. Takie suche mają te liście. No niby tych orzechów jest. Tutaj wam pewnie nie ogarnę, żeby wam pokazać, ale tak, tak, o, to wygląda. No chorują bardzo liście. A może to już ich pora, że one tak schną. Nie wiem. W sumie. Ale są takie liście właśnie brzydkie, paskudne. Także jeżeli ktoś wie, to może pisać, czy to takie normalne jest, czy to się coś dzieje, czy one już po prostu schną, bo idzie ku jesieni. Widać te orzeszki. Także tak to. I wyżej też jest sporo. Także jeszcze chwasty tutaj pod orzechami czekają na wykoszenie też.
nie było po prostu pogody, padało i tak to jest, żeby po prostu wykosić tutaj i fajnie to się, wiecie, potem zbierało te orzeszki, nie? No ja tych orzechów mam chyba 4 sztuki, ten jeden z takich najmłodszych orzechów jest, no, ale zobaczcie, no wysoki jest, nie? No dobra, kończę to moje pierdzielenie. Lecę do domu, bo mnie komary żywcem zjedzą. Pa, kochani.